Kręcimy tutaj teledysk do piosenki, która będzie promowała film 25 lat niewinności. Film jest wielki, film jest wspaniały, wstrząsający i powalający. W tych aktach nic się nie zgadza. Zakatowali młodą dziewczynę i łażą wolni. A chłopak, który za to siedzi, jest niewinny. Ranek z bliska, otwierać tu policja. Jedziesz z nami, prawa tego stróża mi długo trwało. Czasu było niemało, niewierny Tomaszu, jesteś winny. To jest film, który opowiada niesamowitą historię, pełną tragedii i dramatyzmu, zakończoną jednak pewnym promyczkiem nadziei, że sprawa Tomasza Komendy będzie jakby zaczynem do przyjrzenia się bardzo wielu innym sprawom, które są równie wątpliwe. Film obejrzałem trzykrotnie, za każdym razem wstrząśnięty i osłupiały i chyląc czoła przed twórcami i wszystkimi tymi, z którymi ten film był związany. Dopadła cię sprawiedliwość, jak to mówią ludzie prości. 25 lat niewinności. Historia filmu jest prawdziwa. To oczywiście wzmacnia jego wymowę i dlatego też, ponieważ jest to jeden z lepszych filmów, jakie w życiu widziałem, tak się bardzo starałem, żeby zrobić do niego piosenkę najlepszą, na jaką w danej chwili mnie stać. Po pierwszym obejrzeniu miałem muzykę w głowie, miałem taki szlagwort, to jest prawo i uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość. I miałem taki fragmencik, już go tam nagrałem sobie na telefon, a resztę dopowiedział mi film. Też i po to trzeci raz oglądałem ten film pod kątem, żeby tam padały też sformułowania, które w filmie padają. Lata płyną, godzina za godziną, ludzie prości, o święta naiwności, taki byłeś, ty tego nie zrobiłeś, Tomaszu niewinny, jesteś wolny, jesteś wolny, jesteś wolny, wolny, wolny. Każdy powinien obejrzeć ten film, a szczególnie poleciłbym, żeby przyjrzeli się mu urzędnicy sądowi wszelkiej maści, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, ale nie tylko, każdy powinien ten film obejrzeć. Może przynajmniej skłoni kogoś do przyjrzenia się różnym rzeczom. Zaczynam mieć taką nadzieję i oby tak było. Nazywam się Kazik Staszewski i chciałem was serdecznie zaprosić na film 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. Musicie to zobaczyć